Witam serdecznie, nazywam się Bogdan Wołkowski, jestem wielokrotnym mistrzem świata w trikach bilardowych i bilardzie artystycznym. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam, w jaki sposób przyjąć prawidłowe postawy bilardowe. Żeby przyjąć prawidłową postawę, musimy stanąć centralnie do linii strzału, kijem oczywiście, w taki sposób, jak teraz Piotr pokazuje. I teraz stoimy, ręka przy biodrze, jedna z takich metod ustawiania, ręka przy biodrze. Zwróćcie uwagę na prawą stopę. Prawa stopa, tak jakbyśmy w wojsku robili, spocznij, prawo, lekko, a lewą nogą robimy krok do przodu. I teraz nasz tułów i biodra są w tamtym kierunku. Musimy przekrzywić i w momencie, kiedy będziemy pochylać się nad stołem, lewą nogę zginamy w kolanie, a prawą prostujemy i pochylamy się nad stołem. W tym momencie mamy dobrze wykonaną wstępnie prawidłową postawę. Teraz, jeśli coś nam tutaj ściąga, coś nam nie pasuje, wystarczy lekko stopami przestawić, żeby nie czuliśmy żadnego blokowania stopy, dłoni tutaj i lewego kolana. Zwróćcie uwagę teraz na dłoń. Dłoń nie powinna być ustawiona w taki sposób, tylko opuszczona równo z przedramieniem. Można to zrobić w taki sposób, że poruszamy na boki i wtedy dłoń sama nam się wyprostuje. Bardzo ważną rzecz, która musi być w postawie i w pozycji strzeleckiej, przedramię i kij muszą tworzyć kąt 90 stopni. Wytłumaczę to później dlaczego. Zwróćcie uwagę na kapkę, czyli jeśli nasza końcówka kija, czyli kapka jest bardzo blisko białej wili, to przedramię i kij powinny tworzyć kąt 90 stopni. I tak by było prawidłowa postawa. To, co widzieliście od początku, jak Piotr przyjął postawę strzelecką, to jeszcze bym ją lekko poprawił. To jest akurat postawa, którą lubi Piotr, ale ja proponuję, żeby głowa, broda była jak najbardziej nad kijem i centralnie. Teraz wyobraźcie sobie, gdyby na Piotra coś spadło, to musi mu kij przeciąć dokładnie twarz w taki sposób, przechodząc przez ramię i na koniec kija. Przechodziłoby to w taki sposób, tutaj, i przez środek równo kij. Teraz prawidłowa postawa przy nadgarstku, prawidłowe trzymanie kija przy nadgarstku. Nie powinna nadgarstka trzymać w ten sposób, bo przy uderzeniu będziemy robili taki ruch. Ani w ten sposób, bo będziemy tak ściągali. I wtedy końcówka kija nie będzie trafiała dokładnie w białą bilę, będziemy nadawali zbytecznych rotacji. Bardzo ważną rzeczą, którą jeszcze chcę pokazać, to dużo zawodników trzyma tak łokieć. Zobaczcie, wtedy ten kij nasz przechodzi przez głowę Piotra i idzie tutaj z boku. Też będziemy uderzali, będziemy ściągali. Jedni zawodnicy mają w ten sposób, tak. To też jest nieprawidłowe. Zawsze strzał będzie wykonywany tak, z bok ściągany kij. Zwróćcie uwagę na to. Przedramię i dłoń są prosto. Tutaj jest 90 stopni kij. Przedramię. Wrócimy jeszcze do trzymania kija samego nadgarstka i dłoni palców. Zwróćcie uwagę, jeśli trzymamy kija, to nie powinniśmy go trzymać w taki sposób, że dłoń jest całkowicie zamknięta. Bo nasze prowadzenie kija będzie góra, dół, góra, dół. Będziemy robili taką kołyskę, góra, dół. Kij powinien leżeć, zwróćcie uwagę, na palcach. Najlepiej na wszystkich, żebyśmy czuli tak delikatnie, że kij nam leży. Kciuk obejmuje tutaj i gramy z luźnego nadgarstka. Zobaczcie, teraz jak będziemy szli do tyłu, to lekko rozluzujemy, teraz lekko ściśniemy i tak, przód, tył, bardzo spokojnie i wtedy nasz kij będzie chodził w linii poziomej do stołu, tak równolegle do stołu, nie będziemy robili tej kołyski. Zwróćcie uwagę teraz, tył, Piotr, przód, tył, przód. Jedni zawodnicy trzymają kija również w taki sposób, że trzymają go tylko tymi palcami tutaj. Palcem kciukiem, serdecznym i wskazującym, tutaj tym środkowym, a te są tylko tak lekko oparte. Też to jest prawidłowe, ale bardzo często palec mały jest w tym miejscu i przy uderzeniu dociskamy tego palca małego tutaj i też
zdarza się tak sytuacja, że jest coś takiego, tak? I wtedy też wyrzucamy kija z linii strzału. Bardzo ważne. I to by było na tyle o postawie. Pamiętajcie jedynie, aby postawa była bardzo stabilna, że jak staniecie, już nie będziecie kołysali się przy tym uderzeniu. Pamiętajcie o odległości mostka, trzymania głowy, przedramienia, 90 stopni pomiędzy kijem a przedramieniem, a na pewno będzie Wam się lepiej grało, jeśli to opanujecie. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam na następne odcinki. Do zobaczenia i do usłyszenia.